Panie Wojtku, perspektywa tym razem nie banku, ale firmy, która wdraża rozwiązania, które wspomagają te zmiany biznesowe, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Jak wrażenia po naszej debacie? Myślę, że nasze doświadczenia bardzo współgrają z tymi danymi, którymi podzieliliście się na początku. To znaczy, że rzeczywiście firmy inwestują w różnego rodzaju technologie do agregacji danych, do zbierania danych behawioralnych o klientach, ale niekoniecznie to się przekłada na doświadczenia samych klientów. Tak? I myślę, że bardzo ciekawe było zderzyć nasze doświadczenia troszkę bazujące na rynkach zagranicznych z tutaj naszą polską rzeczywistością. Myślę, że to troszkę pokazuje też, jak wiele tutaj okazji jeszcze mamy do tego, żeby poprawić to, jak działają nasze polskie organizacje w kontekście tego, jakie doświadczenia, z jakimi doświadczeniami wychodzimy do klientów. No na pewno. Myślę, że właśnie to połączenie naszych polskich doświadczeń i tego, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o międzynarodową, łącznie z Australią, to był hit. Bardzo dobry. Dzięki wielkie. Dziękuję również.